Cześć kochani, to jest pięciominutoweczka, czyli mam dokładnie pięć minut, żeby spróbować powiedzieć coś inspirującego i zachęcającego. Czytałem dzisiaj Nowy Testament, i w liście apostoła Pawła do Tesalonicza znalazłem taki fragment, którym chciałbym dzisiaj Was zainspirować do wielkiej radości w Duchu Świętym. Ale zanim to, to tylko tak zauważę, Wy na pewno to już widzicie, że pierwszy raz dzisiaj nagrywam w nowym miejscu. To jest u nas w ICF-ie. Po wracam do nagrań i jestem tu w tym miejscu. Tak na razie się ustawiłem. Kiedy przeprowadzaliśmy się z całym ICF-em z centrum miasta, tutaj do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, nie przygotowywaliśmy studio, studia żadnego do nagrań. Natomiast Milena, która odpowiadała w tamtym, w tamtym miejscu za nagrania, mówi: Michał, w tym nowym miejscu będzie tak ładnie, że gdziekolwiek ustawisz się, z kamerą to będzie ładne wnętrze. Także mam nadzieję, że Wam też się podoba, bo mi bardzo, bo ustawiłem się z kamerą gdziekolwiek i, i mam za sobą bardzo ładne drzewa, i to jest nadbrzeże brdy, więc naprawdę bardzo ładne widoki mamy za oknem. W liście apostoła Pawła w pierwszy, do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale trafiłem na fragment, który jak przeczytałem, to aż musiałem zajrzeć do greckiego tekstu, żeby zobaczyć, co ten tekst ma na myśli, dlaczego adresaci stali się wzorem dla wszystkich wierzących. Bo Paweł pisze coś takiego: Staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaaj. Ja się zastanawiałem, czy ucisk był do tego stopnia, że mimo to oni się nawrócili i stali się wzorem? Czy radość, którą przeżyli w Duchu Świętym, była do tego stopnia, że aż stali się wzorem dla pozostałych, mimo że dopiero co się nawrócili. No i rzeczywiście ten tekst tak mówi, że pomimo wielku ucisków, czy w wielkim ucisku, w którym się nawracali, sali, Działo się to w takiej radości Ducha Świętego, z radością Ducha Świętego, jak tutaj mówi przekład, z którego korzystam, czy w takiej radości Ducha Świętego, że stali się w ten sposób wzorem. Więc to doświadczenie radości Ducha Świętego właśnie tak ich wyróżniało. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać. Wiecie, no, nie sztuka mieć wielką radość, kiedy wokół wszystko się układa. Natomiast kiedy wszystko wokół jest trudne i niesprzyjające, wtedy bardzo łatwo być smutny i przygnębiony. A właśnie ten rozdźwięk. W wielkim ucisku i z tak wielką radością przyjęliście to słowo, że właśnie rozdźwięk między okolicznościami, w których się nawróciliście, a Waszą postawą, doświadczeniem radości Ducha Świętego, zaimponował Paweł, mówi wszystkim wierzącym w Macedonii i Achaj. I chyba tak jest tak w naszym życiu, że, że, że tą radość, Ducha Świętego, tą radość, tej perspektywy, którą wnosi w nasze życie chrześcijaństwo, ją widać dopiero, tak jeszcze skontroluję czas, ale jeszcze mogę chwilę pomówić, ją widać dopiero wtedy, kiedy okoliczności są niesprzyjające. Więc w jaki sposób najprościej stać się wzorem dla wszystkich wierzących, jak mówi Paweł? No właśnie wtedy, kiedy okoliczności są ciężkie, pozwolić. Duchowi Świętemu, na wniesienie w nasze życie tej, tej dawki pokoju, tej dawki zaufania, która rodzi w nas też radość, która jest owocem Ducha Świętego. I absolutnie tutaj nie chodzi o wesołkowatość, nie chodzi o jakieś kabaretowe wiecie, nastawienie, ale chodzi o to, o co Paweł wielokrotnie mówi, co, co bardzo często w listach Pawła się pojawia, że. Ta radość jest nieustannie wezwaniem, przykazaniem, zachętą, jest doświadczeniem chrześcijanina, jest wyróżnikiem chrześcijanina i właśnie wtedy, kiedy w niesprzyjających okolicznościach, czy w wielkim ucisku, czy w wielkim prześladowaniu, jak w przypadku adresatów listu do tesaloniczan, ta niezwyczajna, ta... Ekstra radość Ducha Świętego sprawiła, że, że oni stali się wyróżnikiem, więc yy, wzorem, przepraszam, oni stali się wzorem yy, dla wszystkich wierzących. Więc, yy, więc ten tekst na pewno o tym mówi, że okoliczności nie są czymś, co mogłoby nas okraść z doświadczenia radości w Duchu Świętym. Yy, I takiego dnia Wam dzisiaj życzę: właśnie takiego, żeby w każdych okolicznościach, mój czas się skończył w każdych okolicznościach towarzyszyła Wam taka radość, że inni na to patrząc mówią: "Wow! W takich trudnych i niesprzyjających okolicznościach ten rodzaj radości sprawia, że twoje chodzenie za Jezusem, że twoja droga za Jezusem dla mnie staje się wzorem. Zważcie, że to właśnie to doświadczenie radości a nie jakieś, nie wiem, umartwianie się czy smutek, ale doświadczenie radości sprawiły, że adresaci stali się wzorem dla Pawła. Dzięki, miłego dnia i widzimy się w następnej pięciominutówce. To wszystko jest też dostępne na Spotify, więc bardzo też Was tam serdecznie zapraszam do odsłuchiwania podcastów albo rozsyłania znajomym, jeżeli uważacie, że warto, bo za piękne jest Ewangelia, żeby o niej milczeć.